Dzień dobry panie doktorze, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo, że pan znalazł dzisiaj czas dla nas, bo rzeczywiście sytuację mamy, byłem przez cały weekend przez znajomych pytany, nie bardzo wiedziałem co im odpowiedzieć, bardzo czekałem na spotkanie z panem i bardzo potrzebuję, żeby nas pan uspokoił, bo sytuację mamy taką, obostrzenia się kończą, wszystkie medyczne, epidemiologiczne, sytuacja prawie, jak już jeżdżę po mieście dzisiaj, to muszę powiedzieć, że ruch jest normalny, tak jak jest na co dzień w Warszawie. W weekend byłem na mieście wieczorem, tłumy ludzi w restauracjach, cudownie naprawdę się działo w pełnej restauracji. Tymczasem słyszymy z Ministerstwa Zdrowia doniesienia o tym, że mamy największą liczbę zakażonych. Te liczby są naprawdę wysokie, największą od początku epidemii, nie w tym miesiącu czy w tym tygodniu, tylko od początku epidemii. W związku z tym ja sam nie wiem, czy mamy się bać, czy się mamy nie bać, mamy się cieszyć, skończyła się epidemia, nie skończyła się epidemia, gdzie jesteśmy? Teraz oddaję panu głos i bardzo proszę powiedzieć coś pozytywnego. Pozytywnie, to co mogę powiedzieć na pewno, to to, że jest akurat poniedziałkowy ranek. Natomiast z punktu widzenia epidemiologii nie mogę powiedzieć pozytywnie nic. Tak naprawdę większość, co prawda, tych zakażeń dotyczy izolowanych miejsc. To są najczęściej tak zwane ogniska epidemiczne, to nie są zakażenia w skali całego kraju. To też można powiedzieć jest wiadomość pozytywna, ale jak dalej to będzie w dobie lockdownu, trudno mi jednoznacznie powiedzieć. Cały czas apelowałem i będę apelował o to, żebyśmy jako społeczeństwo zachowywali zdrowy rozsądek. Dlaczego? Bo tak naprawdę efektywność tych wszystkich zarządzeń, spadek liczby zachorowań będzie zależała od każdego z nas. Jeżeli nie będziemy zachowywali się racjonalnie, jeżeli sobie zrobimy korona czerwiec, właśnie w restauracjach, na weselach, w kościołach, to może się okazać, że ta liczba zakażeń będzie jeszcze większa. Chciałem po pierwsze powiedzieć, że ma pan piękne tło, naprawdę pełna profeska na czasy epidemii. Ale dobrze, w takim razie przepytam pana szczegółowo. Czy pana martwi ta liczba zakażeń, ponad 500 osób, nowych przypadków koronawirusa codziennie, czy nie? Czy pan uważa, że to jest znak, że coś złego się dzieje jakby z tym całą polityką walki z epidemią? Czy postrzega pan to jako coś normalnego w tej sytuacji? Nie niepokoi to pana? Absolutnie nie jest to nic normalnego i każdego zdroworozsądkowego człowieka powinno to martwić. Tak samo martwi i mnie. Świadczy to o tym, że wcale ta nasza walka z epidemią nie ustępuje. Będziemy musieli się z nią zmagać dalej i szczerze nie wiem do końca na jakim poziomie. Natomiast jeżeli ja jestem w stanie zrozumieć, że należy odblokować gospodarkę, że ludzie powinni zacząć chodzić w miarę możliwości do pracy, o ile im akurat w tym momencie tego wymaga ich praca, natomiast wszystkie te właśnie zniesienia restrykcji dotyczące noszenia maseczek, moim zdaniem były głęboko przedwczesne. Maseczki nikomu nie zaszkodzą. Także ja podkreślałem i będę podkreślał, byłem jedną z pierwszych osób, która założyła maseczkę w przestrzeni publicznej i będę jedną z ostatnich, która taką maseczkę zdejmie. Czyli pan, rozumiem, wychodząc na przykład do restauracji, zakłada maskę cały czas? Po pierwsze, staram się nie wychodzić do restauracji. Tutaj zawsze można zamówić, że tak powiem, jedzenie, nawet z przyzwoitych restauracji z dowozem. Jeżeli miałbym się spotykać w restauracji, to tylko i wyłącznie, jeżeli wymagałoby tego ode mnie jakieś spotkania, generalnie rzecz biorąc, bardziej biznesowe, czy właśnie akurat służbowe. Oczywiście też nie ma możliwości, żebym nosił maseczkę cały czas podczas pobytu w restauracji, bo jakoś trzeba jeść. Natomiast wtedy wymagać należy od personelu restauracji, żeby zapewnił ten dystans, żeby akurat na, powiedzmy sobie, w okolicy jednego stolika i osób przy nim siedzących była ta przestrzeń kilku metrów kwadratowych, która byłaby przestrzenią, że tak powiem, prywatną, żeby nie kontaktować się może poza kelnerem akurat, żeby nikt tam akurat nie wchodził, nie przechodził. Natomiast jestem zdania, że zarówno na ulicach, jak i akurat we wszystkich sklepach, w środkach komunikacji publicznej maseczkę należy nosić.
Czy to znaczy, że pan uważa, że gdyby nie względy ekonomiczne, które rozumiemy, jak rozumiemy tą potrzebę otwarcia gospodarki, ale gdyby odsunąć na bok ten aspekt ekonomiczny, to pan byłby zwolennikiem utrzymania tych bardzo restrykcyjnych ograniczeń dalej? Jak najbardziej. Tutaj no niestety prawda jest taka, że z punktu widzenia zdrowia publicznego i epidemiologii zasady demokracji muszą iść do kąta i poczekać akurat, aż będziemy obserwowali spadek liczby zakażeń. Nie możemy się izolować całkowicie, tak jak w XVI-XVII wieku w trakcie epidemii dżumy. Niestety trzeba być realistami, do pracy trzeba chodzić, natomiast również tą pracę i przemieszczanie się później należy wykonywać z przestrzeganiem maksymalnych zasad higieny. I tego jestem gorącym orędownikiem. Znaczy, ja rozumiem to, bo to teraz tak pan unika trochę odpowiedzi, bo ja rozumiem to, że myjemy ręce, to wszystko jest jasne. Staramy się nie podawać ręki, chociaż też rzeczywiście pan Sikorski o tym wspomniał i to jest prawda, że ja też widzę to po sobie i też po kolegach z pracy chociażby, że jakby tak, że zaczynamy sobie podawać rękę, te nawyki wracają, ale no próbuję, ale też walczymy z tym i próbujemy temu zapobiec, ale czy pana zdaniem na przykład powinniśmy z punktu widzenia epidemiologa powinniśmy wrócić do sytuacji zamknięcia zakładów pracy i siedzenia w domu w kwarantanny? Czy na przykład pan zaleca ludziom, żeby nie wychodzili z domu nadal? To byłby ideał, natomiast należy akurat z punktu widzenia epidemiologii, natomiast należy, również podkreślam, znaleźć konsensus pomiędzy zdrowiem publicznym, zdrowiem psychicznym osób przebywających na kwarantannie i nazwijmy to bardzo ogólnie zdrowiem gospodarczym. Niestety ten konsensus musi być tutaj wypracowany. Nie możemy się zamknąć, wiadomo, musimy chodzić do pracy. Natomiast jeżeli ktoś może pracować z domu, umożliwia mu to jego praca, to niech to robi. Jeżeli akurat unikajmy nadmiernych tutaj spotkań towarzyskich, nie róbmy sobie korona grilla, to nie jest najlepszy pomysł. Pomysły w rodzaju wesela na 150 osób, które tradycyjnie w warunkach polskich najprawdopodobniej będą przebiegały z lejącymi się potokami alkoholem i później zachowaniami, które będą sprzyjały wymianie wszystkich patogenów, a nie tylko SARS-CoV-2, też moim zdaniem jeszcze nie są do końca najlepszym pomysłem. A przeprowadzenie wyborów prezydenckich, uważa pan, że nie powinny się odbywać w tradycyjny sposób? Absolutnie jestem akurat zwolennikiem, żeby w ogóle przełożyć wybory prezydenckie. Nawet biorąc pod uwagę, tutaj ta hybrydowość może być iluzją. Poza tym ktoś te głosy będzie musiał liczyć, ktoś będzie musiał zasiadać w tych komisjach wyborczych czy komitetach wyborczych w poszczególnych punktach. Także moim zdaniem nie jest czas na to. Czy jak patrzy pan na tą liczbę zakażeń podawaną codziennie, mamy w tej chwili ponad 500 osób każdego dnia, czy jest gdzieś taka liczba, przy której pan by uważał, że należy bić na alarm, że to już naprawdę jest ten moment, kiedy no, trzeba zacząć wracać do tych starych metod. Czy to jest na przykład 1000 osób dziennie, 1500 osób dziennie? Czy istnieje w ogóle taka liczba? Moim zdaniem taka liczba, znaczy oczywiście taka liczba istnieje i nagle gdyby powiedzmy sobie w ciągu kilku dni liczba zakażonych na dzień zwiększyłaby się od tych 500 czy 500 kilkudziesięciu, jakich mamy w tej chwili, do, dajmy na to, 2000, czy nie daj Bóg, 5000, to jest to powód akurat, dla którego należałoby bić na alarm. Natomiast jeżeli nawet to będzie cały czas nieustająco 500, 520, 550, znowu 500, później 600, to będzie świadczyło o tym, że w skali całego kraju nie mamy do czynienia z cofaniem się epidemii COVID-19. A czy ma dla pana znaczenie przy ocenianiu tego zagrożenia epidemią fakt, że to jest jednak bardzo duża część z tych zakażeń jest skoncentrowana w kilku miejscach w Polsce, na przykład właśnie na Śląsku? To ma znaczenie, natomiast czy też miałoby potencjalnie znaczenie, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że
teoretycznie utrzymujemy restrykcje na obszarach gdzie, hiperepidemicznych, czyli gdzie mamy zwiększoną częstość zakażeń, a powiedzmy sobie trochę je luzujemy w innych regionach kraju, ale wtedy teoretycznie wymagałoby to od nas, żeby była kontrola takich, no, można powiedzieć, przemieszczania się ludności pomiędzy poszczególnymi regionami. Bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że nie wiem, jeżeli zakażenia byłyby przede wszystkim na przykład na Śląsku, a ktoś z okolic, powiedzmy sobie Katowic, dojeżdża do pracy pod Kraków, no to że rozwlecze taką zarazę u innych części regionach Polski, gdzie tych zakażeń jest mniej. Wiemy o tym, że Unia Europejska chce otwierać, zacząć otwierać granice pod koniec czerwca. No chodzi oczywiście o to, żeby uratować chociaż kawałek turystyki, żeby chociaż w jakimś stopniu ten sezon wakacyjny wewnątrz Unii Europejskiej się odbył. Ale wychodząc właśnie od tego, co pan powiedział teraz o regionach, no to jest tak jak mamy regiony w Polsce mniej lub bardziej zagrożone, tak samo mamy kraje w Unii Europejskiej w tej chwili i w Europie w ogóle mniej lub bardziej zagrożone epidemią. Czy pan uważa, że taka decyzja będzie słuszna o otwarciu granic, czy pan by wolał, żeby te granice były zamknięte na przykład przez lato jeszcze? Cóż, ja mimo wszystko uważam, że akurat tutaj znowu należy zachować zdrowy rozsądek i w tym roku Polacy powinni postawić na swojskie i tradycyjne w czasy pod gruszą, plus ewentualnie agroturystykę. Z drugiej strony proszę pamiętać, że owszem, Unia mówi, że możemy znieść kontrolę na granicach i ułatwić przemieszczanie się, ale będą państwa, tak na przykład funkcjonuje Grecja, która powie na przykład, że obywateli krajów, w których jest duża liczba zakażeń, na swoim terenie nie chce. W związku z tym, teoretycznie, no można tutaj domniemywać, że zamiast czasów, powiedzmy sobie, na Santorini, ktoś będzie zmuszony do spędzania czasów, dajmy na to, na Majorce. O ile Hiszpanie też nie wprowadzą podobnych restrykcji. Czy jak pan patrzy na to, co się dzieje w tej chwili w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, czyli w dwóch krajach, które w Europie, które jednak przyjęły inną politykę walki z epidemią, to myśli pan, że sobie, że płacą teraz cenę właśnie za to, że prowadziły inną politykę i że popełniły błąd? W Szwecji na przykład bardzo ostra dyskusja się w tej chwili toczy na temat tego, czy ten kraj dobrze zrobił, nie wprowadzając restrykcji. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Model, powiedzmy sobie, pójścia na żywioł i takich prób uzyskania odporności zbiorowiskowej, jaki na samym początku prezentował pan premier Johnson, no odbił się, że tak powiem, brutalnie czkawką na społeczeństwie brytyjskim i na samym premierze Johnsonie, który skończył pod respiratorem. Na szczęście, powiedzmy sobie, akurat całość, finał tego akurat był pozytywny dla niego. Natomiast no, Szwedzi, patrząc na zwłaszcza akurat odsetek zgonów, nie wiem, czy tak naprawdę z tego punktu widzenia jakiekolwiek społeczeństwo byłoby gotowe na przyjęcie COVID-19, gdyby wiedziało, że tak to się skończy. Panie doktorze, dziękuję bardzo. No nie mogę powiedzieć, że bardzo jakimś optymizmem zaraził mnie pan. To akurat to jest to zarażenie, które bardzo byśmy potrzebowali teraz. Ale bardzo dziękuję panu jak zwykle za... Cieszmy się, że mamy lato, natomiast z punktu widzenia niestety epidemiologii nie mamy najlepszej sytuacji. Rozumiem, dobrze, czyli ostrożność zachowujemy, dalej się pilnujemy i maseczki, jeśli tylko nam na to pozwala sytuacja, to lepiej nosić niż nie nosić. Dokładnie tak. Także wszystkim państwu dużo zdrowia i odporności życzę w nadchodzące wakacje. I dziękuję bardzo i nawzajem zdrowia życzę. Panie doktorze, dziękuję bardzo za wizytę u nas. Pan doktor Tomasz Dzieciątkowski był z nami.